Teraz chciałabym trochę uzupełnić temat odbicia zwierciadlanego i rozproszonego i opowiedzieć Ci o sytuacji, kiedy obydwa typy odbicia występują jednocześnie. Dzieje się tak, gdy mamy do czynienia z jakimś połyskującym przedmiotem, takim jak na przykład to jabłuszko. I o co tu chodzi? Dlaczego akurat to jabłuszko widzimy tak, a nie inaczej? No, ponieważ jest to fotografia, to musimy założyć, że nasze oko patrzące na jabłuszko jest tam, gdzie był obiektyw aparatu. I teraz ta biała plamka to jest obraz, to jest odbicie zwierciadlane źródła światła. Gdzieś tutaj ponad jabłuszkiem znajdowała się, nie wiem, żarówka na przykład do sufitu przyczepiona. Promienie światła ze źródła odbiły się w sposób zwierciadlany, zgodnie z prawem odbicia zwierciadlanego i trafiły do obiektywu aparatu, czy też po prostu do naszego oka. Narysujmy to sobie schematycznie, powiedzmy patrząc od boku. Tutaj mamy powierzchnię jabłka, ponad nim źródło światła, z niego padają promienie, po czym odbijają się i trafiają do naszego oka. I w ten sposób widzimy właśnie tą białą plamkę tutaj. Natomiast ze wszystkich innych punktów, które widzimy, przychodzi do nas światło rozproszone. Otóż światło ze źródła pada na każdy z punktów jabłka, tak? Po czym we wszystkich kierunkach wysyłane jest światło rozproszone z każdego punktu. W szczególności z każdego punktu, który widzimy, jakiś promień tego światła rozproszonego trafia do naszego oka. Jabłuszko tutaj nie jest całe czerwone, jest trochę czerwone, trochę żółte, ale już tutaj tak schematycznie rysuję wszystkie promienie jako promienie światła czerwonego i właśnie dlatego widzimy jabłuszko w taki dokładnie sposób. A co zobaczy ktoś, kto stoi gdzie indziej? Powiedzmy, no my stoimy tutaj na wprost. A powiedzmy, ktoś inny patrzy na jabłuszko z jakiegoś innego miejsca. Powiedzmy stąd. No, narysujmy dla niego może znowu całe to jabłuszko. O, w ten sposób. Tutaj ma ogonek i my widzimy je tak, że tutaj jest ta biała plamka, a reszta jest czerwona. Natomiast nasz drugi obserwator patrzy, załóżmy, stąd. No i co on widzi? Ponownie narysujmy sobie źródło światła gdzieś tutaj. Promienie padają na całe jabłuszko. Od jakiegoś punktu na jabłuszku odbijają się w taki sposób, że trafiają po odbiciu zwierciadlanym bezpośrednio do oka naszego obserwatora i wtedy widzi on ten blask, tą białą plamkę, ten obraz źródła, powiedzmy gdzieś tutaj, a od pozostałych punktów odbija się światło rozproszone. W szczególności niektóre promienie światła rozproszonego będą trafiać do oka naszego obserwatora. Tak, tutaj mamy odbicie zwierciadlane. Kąt padania jest równy kątowi odbicia. Tak się starałam narysować, trochę być może mi nie wyszło. Natomiast z pozostałych punktów do oka naszego obserwatora dochodzi światło rozproszone z różnych punktów jabłuszka. Więc jak będziemy kręcić jabłuszkiem, albo jak po prostu będziemy wokół niego chodzić, patrzeć na nie z różnych miejsc, będzie nam się przesuwać ta biała plama światła, będąca obrazem źródła, bo po prostu jeśli patrzymy z różnych miejsc, to w różnych miejscach następuje odbicie zwierciadlane promieni trafiających do naszego oka. Mam nadzieję, że udało mi się pochodzenie takiego typu obrazów wyjaśnić i przybliżyć w miarę intuicyjnie, a w następnym filmiku dalej będziemy mówić o optyce, ale o czymś troszeczkę innym. Do usłyszenia!